Czy ja wiem, czy tylko ich mocna zagrywka zaważyła na zwycięstwie? Pewnie to był jeden z elementów, który dzisiaj im bardzo dobrze funkcjonował. Ale poza tym też i w przyjęciu, i w ataku również dobrze sobie dzisiaj radzili. Myślę, że we wszystkich elementach sobie dzisiaj bardzo dobrze poradzili, no, zaskakująco dobrze. Myślę, że patrząc w tabelę, to faktycznie ta porażka mogła być trochę niespodziewana, natomiast no, rywale bardzo dobrze zagrali. No, trzeba im to oddać, że zagrywali się naprawdę mocno, stwarzali nam bardzo dużo problemów, mieli bardzo dużo energii i wykorzystali ją po prostu w dobry sposób. No, my nie potrafiliśmy się troszeczkę przeciwstawić. Czego zabrakło? Ciężko tak na świeżo powiedzieć. No, tak jak wcześniej wspominałem, no, katowiczanie dzisiaj bardzo dobrze grali i twardo przede wszystkim. W obronie i w bloku, no nawet mocne ataki gdzieś tam spod band wyciągali i kontrowali nas, więc mimo, że w tym trzecim secie w zaciętej końcówce zwyciężyliśmy, no to w kolejnej partii dalej oni grali swoją siatkówkę, a my popełniliśmy znowu kilka prostych błędów, kilka niepodbitych piłek i to zaważyło na tym, że no, skończył się mecz jak się skończył. Z tą kontrolą w tym trzecim secie to bym tak się nie rozpędzał, natomiast faktycznie troszeczkę zaczęliśmy lepiej walczyć i zaczęło to naprawdę lepiej wyglądać. Katowice faktycznie się zawahały w tym momencie. Ja myślę, że w tym czwartym secie po prostu zabrakło nam czasu, bo już mieliśmy 2-0 w plecy i po prostu zabrakło nam troszeczkę szczęścia w końcówce tego czwartego seta i stąd taki wynik. Nie ma co patrzeć na tabelę. Każdy, kto przyjeżdża do nas, czy my jedziemy gdzieś na wyjazd, chce się na tle mistrza Polski pokazać z jak najlepszej strony. Nie mają nic do stracenia. Wyciągają wszystkie karty na stół, można tak powiedzieć. I albo im się to udaje, albo nie. No, dzisiaj Katowice wyciągnęły wszystkie swoje jak najlepsze armaty i to zaowocowało. No, próbowaliśmy, no, ale trzeba im oddać, że zagrali bardzo dobre spotkanie. Jeżeli rywal naprawdę zagrałby słabo, no to faktycznie moglibyśmy mieć do siebie wielkie pretensje, natomiast no, chłopaki z Katowic zagrali po prostu bardzo dobrze, więc myślę, że każdy, kto tu przyjeżdża, chce z nami wygrać, bo każdy chce się nam zrewanżować po prostu i każdy walczy dwa razy mocniej. Nam po prostu zabrakło troszeczkę, nie wiem, czy szczęścia, czy trochę dokładności, ale myślę, że zasłużenie wygrali. Jutro z tego, co się orientuję, mamy siłownię, więc myślę, że dynamiczną siłownią naładujemy akumulatory. Myślę, że każdy też w domu sam indywidualnie przeanalizuje to spotkanie, co nie tak wyszło w tym spotkaniu. Ale też nie ma co rozpamiętywać. Jedziemy do Będzina, tam też ciężko się gra, hala jest specyficzna, więc trzeba równie tak samo podejść do spotkania skoncentrowanym jak dzisiaj z Katowicami i walczyć o 3 punkty. No jak do każdego meczu teraz, jak się popatrzy w kalendarz, to też daje swoje efekty. No, jesteśmy troszkę zmęczeni, natomiast nie ma co patrzeć za siebie, trzeba po prostu ten mecz wygrać, zagrać naprawdę na miarę swoich możliwości i pokazać, że potrafimy grać dobrą siatkówkę.